Shazam Gniew Bogów, czyli film, który nie miał absolutnie żadnego marketingu, żadnej promocji. W ogóle mam wrażenie, że większość osób nie wie, że ten film już wyszedł, a wyszedł i można go oglądać. I dzisiaj właśnie sobie o nim opowiemy, czy jest aż tak bardzo źle, czy jednak... Wcale nie aż tak jest. Przyjemnie jak na pierwszej części, także zapraszamy. I tak, Shazam Gniew Bogów jest to kontynuacja filmu z 2019 roku Shazam, który opowiada losy bohatera tytułowego Billego Batsona, który jest nastolatkiem i dostaje super mocy od czarodzieja, który właśnie się nazywa Shazam. Tak, i ta jego moc działa na tej zasadzie, że jak krzyczy słowo Shazam, to staje się swoją taką starszą wersją. Wali w jego piorun. Tak, i tutaj wciela się w tą postać starszego Billego Zachary Levi. No i on jest super szybki, super silny, ogólnie wszystko super. No i pod koniec pierwszej części podzielił się tymi mocami swoim rodzeństwem. Przybranym rodzeństwem. Tak, bo pierwsza część się dość tego opierała, że on miał ten syndrom porzuconego dziecka i tak, że nie pasuje nigdzie. A pod koniec właśnie doszło do niego, że jednak rodzina nie musi być powiązana ze sobą genetycznie. Ale właśnie może być też taka przyszywana i to też jest rodzina. Tak, no i to rodzeństwo dostało też te swoje... starsze super wersje, no i teraz mamy zamiast jednego bohatera 6 bohaterów. Takie trochę Power Rangers, bo jeszcze każdy ma inny kolor. Tak się skojarzyło. Też takie morphing time i wszyscy naraz Shazam i piorunem się morfują. I akcja drugiej części, czyli Shazam Gniew Bogów, dzieje się tak 2 lata, chyba po pierwszej części mniej więcej. I to było w sumie zrobione głównie dlatego, że po prostu ci aktorzy dziecięcy, no oni trochę podrośli przez ten czas, więc trzeba było jakoś to wytłumaczyć. Jeśli chodzi o zachowaniu, tam naprawdę nie widać różnicy, to spokojnie mogłoby się dziać 3 dni po wydarzeniach z 1. Tak, tylko tyle, że dostajemy na przykład w dialogach i tak dalej, że niektórzy z naszych superbohaterskich działają sobie jakoś samodzielnie, ratują ludzi i tak dalej, więc takie, żeby lepiej panują nad mocami niż kiedy je zdobyli. Tak, więc bo żeby to przeskoczyć. To wynika, że przez ten czas po prostu ratowali, tak, gdzieś tam... My mamy nawet jakąś tam akcję na początku filmu, gdzie próbują uratować most, który się zawala. Czemu zawsze te mosty się zawalają, to nie wiem. Biedne mosty. Znowu mosty. Znowu się mosty. Kolejny film, kolejny most się zawala. Amazing Spider-Man też miał pierwszy film. Tak, z zawalającym się mostem. I co? I okazuje się, że no, im wcale nie idzie jakoś dobrze. I mają miano, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale fajtłapy z Philadelphia, czy jakoś tak, więc nie są lubiani przez opinię publiczną i że bardziej szkodzą niż pomagają. No to ogólnie wynika z tego, że trochę nie umieją ciągle współpracować, w sensie Billy jako Shazam, jako Zachary Levi bardzo się stara ich łączyć razem, żeby oni wszyscy działali, ale no każdy gdzieś tam ma swój pomysł na siebie, chce po swojemu, no i często, zazwyczaj ratują ludzi, nie ma raczej straty w ludziach, ale często rozwalają przy tym na przykład most, miasto. Furgonetki czy coś. Jak to Billy ma takie motto, że albo wszyscy, albo nikt, gdzie no, Freddy się wyłamuje z tego. To fight crime? Okay. No i w filmie Billy dostajemy już tam na początku sceny, które pokazują, że trochę sobie z tym wszystkim nie radzi, przynajmniej jako właśnie ten odpowiedzialny za całą ekipę, tak naprawdę odpowiedzialny już trochę za miasto, gdzie ludzie traktują go jak kogoś dorosłego, no on jest po prostu dzieciakiem, 18-latkiem, który ciągle nie jest pewien, czy podejmuje dobre decyzje. Prawie 18 lat. Prawie tak, bo to jest też ważne. Tam jest też wątek, że niedługo ma kończyć 18 lat. Dokładnie, ma kończyć i się boi tego, czy go ta rodzina nie wyrzuci. Ogólnie tutaj każdy z tych dzieciaków ma jakiś tam swój problem, z tym, że mamy na tyle mało czasu i na tyle dużo postaci, że te problemy często są do rozwiązania przez jedno zdanie tak naprawdę. Albo takie coś rzucone w zdaniu i nie wraca. Tak, chociażby ten wątek Billego, który się o to martwi, tam wystarczyła jedna rozmowa i już by nie było tego, ale no musimy to ciągnąć przez dłuższy film, żeby tam budowało, że on tak, cały czas jest ten problem więcej ciągle... Więcej osób musi go tam jakoś... pocieszać i dawać mu dobre wskazówki. No tak mówią, każdy inny dzieciak też tam ma jakieś swoje problemy. Mary na przykład, czyli najstarsza, nie poszła na studia, żeby właśnie być blisko i móc pełnić tą rolę superbohaterki i też trochę na tym cierpi, bo wszyscy jej rówieśnicy poszli naprzód, ona czuje, że stoi w miejscu. Film zaczynamy ogólnie, scena otwierająca już od razu nam przedstawia naszych złoczyńców, czyli tak zwane córki Atlasa. Atlasa, czyli on był bogiem greckim? Był chyba. Od którego moce posiada Shazam, między innymi jego moce. I właśnie te córki chcą się zemścić na ludzkości za to, że ludzcy czarodzieje pozbawili mocy tych bogów greckich. Tak, w wielkim skrócie. Znaczy, bo ogólnie cała motywacja tych bogi, ona jest strasznie chaotyczna. Mam wrażenie, bo one mają ogólnie mają ten główny cel, powiedzmy odzyskać mocy swojego ojca. Ale co potem? To się nie zgadały. Znaczy w międzyczasie wychodzi, że każda ma swój jakiś inny cel i każda inaczej chce do tego dojść. i najpierw okazuje się, że jedna chce krzywdzić ludzi, druga nie chce krzywdzić ludzi, czy jakieś tam takie różne inne rzeczy. Tak, tylko odzyskać moce, ale w sumie to ta, co nie chce krzywdzić, to na początku tak najbardziej krzywdziła. Takie... Chaotycznie są bardzo napisane te postacie, a aktorki, które się tutaj w te postacie wcielają, no to to jest Helen Miller i to jest jeszcze Lucy Liu i Rachel Zegler. Rachel Zegler, no to jest ta, co zasłynęła z West Side Story, to jest tak, w sumie dopiero początkująca aktorka, dosyć młoda. Która jeszcze nie miała okazji. Tak. I myślę, że wszystkie te aktorki dają radę. Najlepiej mi wypada Helen Miller, czyli ta siwowłosa, tak ukazana. Jako ta najmądrzejsza. Na zdjęciach. Która trzyma na wodzy swoje emocje najbardziej. Ona mi się podobała. W ogóle mam wrażenie, że aktorka bardzo dobrze czuła się swoją rolę, gdzie patrzyłam trochę na jej filmografię, nie widziałam z nią za dużo rzeczy, ale wiem, że raczej grała tam trochę postaci historyczne, grała na przykład królową Elżbietę i tak dalej, a tutaj gra postać totalnie po prostu fantastyczną, a mimo wszystko była w stanie się w to wcielić, więc gdzieś widziałam właśnie, dobrze. Że mówiła, że nie jest w stanie opisać fabuły Shazama 2 bez tak Batmana i że narzekała też na strój. Swój? Nastrój, no bo wyglądały przepięknie w tych strojach, ale że on był strasznie ciężki. A, no to proszę. Do noszenia i tak, no, tak. To taka ciekawa. Lucy Liu, tak zapisane, czyli ta środkowa. Tam nie miałam za dużo jakichś, czy dużo emocji związanych z postacią. Tak, to była... Ona dużo krzyczała, ona dużo gdzieś tam... Właśnie, ona ma taką moc, ona ma taką moc, że potrafi wpływać na świadomość ludzi, w sensie, no po prostu zmuszać ich, kontrolować. Tak, szepczy im coś do ucha, co mają zrobić, a oni to robią. No i tak naprawdę to była główna jej cecha, którą my tam poznaliśmy, i tyle, że jest bardzo taka agresywna i wybuchowa. A Rachel Zegler jest po prostu prześliczna. Ja wiem, że to nie jest pierwsza rzecz, która się powinno mówić o aktorce, ale ona jest po prostu taka śliczna. Ja po prostu, jak były sceny z nią, to chciałam po prostu na nią patrzeć. Ona po prostu tak pięknie w tych scenach wyglądała. Jeszcze ona ma trochę scen w porównaniu do innych bogi, które mają tylko sceny w tych strojach i tak dalej. Złotych szatek jako boginie. Rachel Zegler ma kilka scen, gdzie jest po prostu nastolatką. I według mnie te sceny, gdzie były nastolatką, zdecydowanie lepiej wybrzmiewały niż te, gdzie później właśnie już jest w tym pełnym złota stroju i tak dalej. Mam wrażenie, że w tych pierwszych scenach bardziej mogła zagrać coś, a w tych drugich już leciała po prostu na prostej linii jednej miny i po prostu gdzieś tam jednej emocji. Troszkę szkoda, bo myślę, że zdecydowanie mogłaby tutaj trochę więcej zrobić, jakby jej lepiej tą postać gdzieś napisali, ale też no taki film, więc... Mieliśmy metraż tam niecałe 2 godzinki, więc... Tak, więc ciężko tutaj coś więcej... Ja tak trochę ponad 2 godziny. I jeśli chodzi o sam film, to... Jest troszkę gorszy niż jedynka. Tak, ale jeśli ktoś się dobrze bawi na jedynce, myślę, że to też będzie ok. Czyli dostajemy też dużo żartów i... Dużo rodzinki. Dużo rodzinki i też jest dużo głupot. Tak, ale raczej polecam iść na ten film bez dużych oczekiwań i bez oczekiwań, że równa jedynce, to myślę, że się można dobrze bawić. Bo jak ktoś będzie szedł z takimi gdzieś wygórowanymi oczekiwaniami, to nie jest taki film. To jest luźny film familijny z dużą ilością żartów. Tak. O dzieciakach, które chodzą do szkoły, przynajmniej na początku. Bo taki zarzut, który ja mam do tego filmu i do jedynki trochę też, że mniej więcej w połowie filmu, w jedynce w 3/4, zapominamy o tym, że oni są dziećmi i chodzą do szkoły. Bo tutaj praktycznie... Tutaj w tym filmie dużo rzeczy po 1/4, po połowie jakoś zapominamy o szkole i lecimy stricte w tę mitologię grecką. Bijatyka, CGI i tak dalej. Bijatyka. Zgadzam się, to jest bardzo słabe, że tak zrobili, ponieważ uważam, że te sceny początkowe, gdzie właśnie mieli te swoje problemy, gdzie próbowali pogodzić to życie z tym życiem superbohaterskim i tak dalej, to były najciekawsze rzeczy w tym filmie tak naprawdę. Ich interakcje między sobą w szkole, czy w domu, w swoich pokojach, jak tam grali na konsoli, żeby się wprawić bardziej taktycznie w bycie superbohaterem. Tak, no dokładnie. To były dobre sceny z początku. Tylko powinno być więcej, plus większość z tych młodziaków przez 3/4 filmu jest w tej swojej superbohaterskiej formie, co też nie jest do końca najlepszym według mnie wyborem, bo Zachary Levi sobie super radzi. W sensie myślę, znaczy, może nie super, bo też mam tutaj taki zarzut, że on... Rozumiem, jaką postać chce nam sprzedać, z tym, że to, co on nam sprzedaje, jako właśnie ten... Właśnie się nie synchronizuje z młodocianym aktorem, który gra Billiego, i nie czuć aż tak, żeby to była ta sama postać. Tak, mam to samo, bo Zachary Levi chce być taki śmieszkowaty, głupkowaty. I'm an idiot. Żeby właśnie pokazać, że w nim jest ten dzieciak, ale kiedy stajemy sceny z samym Billy, widać, że Billy nie jest dokładnie taką on. On jest raczej spokojny, opanowany. Raczej mądry chłopak. Jako ten lider. Na pewno nie, ktoś, kto nie umie czytać, bo mamy tam scenę, gdzie on nie umie czegoś przeczytać. Ale to w postaci Zacharego Lewiego, jako ten starszy nie umie czytać. To... Ten młody, ja wyobrażam sobie, że przeczytał to. Ja rozumiem ten żart, ale 18-latek umie przeczytać słowo, wydaje mi się. Więc to było takie, nie było tej synchronizacji między tymi dwoma postaciami. Mam wrażenie, że Zachary Levi gra trochę co innego, a Billy gra też trochę co innego. No, przykładowo jak mieliśmy tutaj też więcej scen jest położonych na postać Freddy'ego, czyli jego brata. I właśnie tam jakoś te dwie postacie bardziej mi współgrają. Freddy superbohaterski i Freddy ten... Tak, z tym, że Freddy superbohaterski tu nie było ciężko, bo bardzo mało wiem o Freddy superbohaterskim, tylko tyle, że lubi być w centrum uwagi. Ale tak, zgadzam się, że tutaj było. Jako drugi ma najwięcej czasu ekranowego w sumie z resztą ekipy. Tak, to było super, że Freddy przez pewne sytuacje w większości filmu będzie w swojej normalnej postaci i uważam, że to był świetny wybór, bo widać, że twórcy zauważyli, co grało w pierwszej części, czyli że właśnie postać Freddy'ego, i nie wiem jak się ten aktor nazywa, Dylan, coś tam, to się wyświetli. Tak. Jak to nazywa, że on bardzo dobrze sobie radzi i że jest śmieszny i że jest po prostu, bo to jest postać zbudowana po to, żebyśmy ją lubili. To jest taki strange, taki dziwny dzieciak, trochę nerd, właśnie jest to kulejący, tak, do tego nie w pełni sprawności. Dogadałby się z dzieciakami ze Stranger Things. Tak. Gdyby nie akurat mógłby jeździć z nimi na rowerach, jak tam... Dzieciak, który próbuje nadrobić poczuciem humoru to, że właśnie nie jest w pełni sprawny fizycznie i takim właśnie swoim takim pozytywnym podejściem do życia. I to jest po prostu super. Myślę, że to jest bardzo fajnie zrobiona postać i bardzo dobrze, że dali więcej czasu jemu jako Frediemu, bo sceny z nim przez cały film uważam, że jest to jedna z najlepszych. Tak, przy finale tam trochę nie wiedzieli, co z nim zrobić w pewnym momencie, ale tak do tego finału po prostu jest cudowne. Ale ja mam wrażenie, że w tym finale to oni totalnie nie wiedzieli, co z nikim zrobić, oprócz Zachary Levi miał swoją misję, ale reszta po prostu, dajmy im coś do roboty. Na jednorożcach nie jeżdżą. Jeśli chodzi o jednorożki, to sceny z jednorożkami dostajemy lokowanie produktu, najgorsze lokowanie produktów od czasu po prostu chyba filmów Bagi. Nie znaczy filmy Bagi cały czas mamy cinkciarze i inne berlinki czy coś. Tych polskich komedii, ale właśnie w filmach superhero nie mieliśmy za bardzo takich lokowań. Jeśli już lokowali samochody, ale to... Ale nie takie aż w twarz i jeszcze z tekstem z reklamy. Skitersy. Jak zobaczycie, usłyszycie o Skitersach, to... Bo Skitersy wracają w tym filmie dwa razy. Tak, powracający żart, ale... Tak, ale Skitersy, ale jeszcze z perfidnie pokazanym logo. Za bardzo wprost. Jeśli chodzi o filmy superhero, to tak, reklamowali w nich często samochody, ale to po prostu jeździli bohaterowie samochodami, to nie było tak. Nawet ja nie wiedziałam, że to jest reklamowanie. Często tam było gdzieś tam, ale tak to mi się jeszcze kojarzyło w Człowieku Zostali, była reklama chyba Canona albo innej marki aparatów, gdzie mieliśmy perfidnie na cały kadr aparat z wielkim logo. I z tym mi się kojarzy, że wracamy do te 10 lat, jeśli chodzi o lokowanie produktów w filmach superbohaterskich. Rozumiem, tutaj mocno z tym pojechali. O czym jeszcze warto wspomnieć w tym filmie? Że zdecydowanie za dużo jest tej całej CGI, papki, bitwy. I to też było dla mnie za dużo. Tak, a tu mamy godzinę. Oczywiście tam różne są te bitwy, tam na różnych miejscach i tak dalej, ale to jest cały czas właśnie ten sam... Chwilę zmiany lokacji. Ale to jest właśnie cały czas to samo. To jest to CGI, to jest te właśnie moce, pioruny i tak dalej. Od kiedy totalnie zapominamy o tym, że to są właśnie te dzieciaki i że trzeba by im dać jakieś sceny właśnie, które budują postacie. Tak, bo mniej więcej w połowie filmu pokazuje się smok, którym reklamowany był film na plakatach czy zwiastunach i po prostu cały czas walczymy z tym smokiem. Gdzieś tam on się przelata, uciekamy albo chowamy się za nim, później znowu ze smok, później ktoś tam przychodzi, znowu smok się pojawia, więc takie... Widzimy tego smoka. Sporo mamy tutaj takich mitologicznych stworzeń. To akurat mi się podobało. Że w pewnym momencie nasze miasto zostaje opanowane przez te stwory i nasi bohaterowie muszą jakoś pomóc mieszkańcom i mamy na przykład cyklopy, harpie, gryfy. To jest ciekawe, tylko to było też takie bardzo bez żadnego później rozwiązania. W sensie to po prostu wrzucili tak. Znaczy to tak pasowało jako miniony córek Atlasa, czyli postaci mitologiczne. No tak. To tak w miarę pasowało, ale design miał świetne. Wykorzystanie trochę gorzej, ale design tak. A jeśli jeszcze mówimy o fajnych żartach, żeby pójść do fajnych, to jest wiele fajnych żartów. Dla mnie najlepszy żart to jest ten żart z listem. Tak, to będzie ten. Myślę, że wszyscy oglądali będą wiedzieć, o który żart chodzi. A ja z pewną randką w restauracji naszego Shazama. Tak, bo zaraz przejdziemy do, według mnie, najgorszej rzeczy w tym filmie. I to jest końcówka, więc nie będziemy mówić dokładnie o co chodzi, ale o pewnej kameo. Pewnie cameo się pojawiło, pewnej postaci z pewnej ligi. Nie mówimy o jakiej postaci. Tak, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej końcówki, ja chciałam jeszcze wspomnieć o tym wątku romantycznym, bo mam tu wątek romantyczny, który... Jest, ale tak na hop-siup trochę. On, rozumiem jego tutaj postawienie. On nie był zły, żeby go tutaj dać. Pierwsze sceny między tymi bohaterami, tu nie będę mówić dokładnie o jakich bohaterach chodzi, były naprawdę fajne, urocze i mi się podobały i myślałam, okej, to jest dosyć generyczne, to jest dosyć coś, co wiem jak się skończy, ale jest to w jakiś sposób urocze, miło się na to patrzy. Ale bliżej później, końcówki, tak, mam wrażenie, coś tam nie pykło. Coś tam nie poszło. Zabrakło z dialogu dwóch. Tak, tak po prostu. Znaczy, bo oczywiście było bardzo szybko, ale to, no, to można wybaczyć, film trzeba szybko zrobić, żeby popchnąć fabułę do przodu. Ale też tam te niebezpieczeństwa i tak dalej, że muszą sobie pomagać, to tak jakoś spoko rozumiem, że dzięki temu trochę szybciej mogli w swoje relacje pójść, ale tak jakoś coś pod koniec. No, jeszcze te dialogi. Mam wrażenie, że ten, kto pisał te dialogi, nie ma pojęcia, jak rozmawiają ze sobą dwie... Dobra, tu zdradzę, dwóch nastolatków, no. Dobra. Jesteś bohaterem. To był cytat, nieważne. No, te dialogi były drętwe. Nie wiem, kto wymyślił, żeby je tak napisać i że to niby, nie wiem, że to miało w tym związku tak, ale jeśli chodzi o niektóre żarty, były serio fajne, błyskotliwe, a inne były straszny cringe, więc przy żartach to... Ale jak to zawsze przy żartach, niektóre się przyplają do ciebie, niektóre nie. Tak, bo dużo żartów i ogólnie humorystyczne i takiej części tego filmu zrzucono na Freddy'ego, a myślę, że on sobie z tym bardzo dobrze poradził. Bo on tym humorem swoim, po prostu to jest taki humor, który myślę, że większość osób łapie. I to jest ten gdzieś tam nerdowy, geekowy humor często, jakieś nawiązanie do popkultury. I to, że on się na przykład jak się stresuje, to mówi głośniej albo coś, albo że mu się tam gdzieś głos załamuje. No tak, zaczyna się jąkać. Tak. To jest wszystko takie, że to się przyjemnie, myślę, ogląda. Było trochę infantylnych żartów, było trochę takich kupurkowatych żartów. To jest Zachary Levi czasami trochę przesadzał z tym... Oj, forsował trochę tą postać. Tak, tak. I właśnie jak mówimy o Zacharym, to straszny minus to, że aktor dziecięcy Shazama dostał zaledwie kilka scen na cały film dwugodzinny. Praktycznie cały czas widzimy Zacharego Leviego, ja bym wolał tego młodszego też widzieć. Tak, zgadzam się. On miał tu może ze... W jedynce tak fajnie mniej więcej między niektórymi sekwencjami chociaż się zamieniał w nastolatka. Tutaj praktycznie cały czas latał. Jest pewna scena, gdzie ktoś mu mówi zamień się na chwilę w normalnego ciebie, bo chcę na ciebie spojrzeć. Tak. Bo już mieliśmy, po prostu potrzebowaliśmy wrzucić jakoś normalnego Billego. Tak, żeby mieć wstanę jakoś Billem. Chociażby przykładowo Freddy i Billy, którzy w pierwszej części mieli mnóstwo sobą scen i są najlepszymi kumplami w tym filmie. Ostatnią scenę ze sobą, kiedy widzimy Billego w formie Billego, mamy chyba po pół godziny filmu. Tak, kiedy jeszcze chodzą do szkoły, jeszcze przed tą wielką naparzanką. Oczywiście nie licząc samego finału, bo wiemy, tam jest jakieś takie... Ale w samym filmie też ich rozdzielili praktycznie na cały film. Ale nie mam na myśli samej ostatnich scen, tak, wiesz. Tak, bo to... Gdzieś tam rodzinnie, nie? No to wiadomo, że... Później rodzinny finał, jak to film familijny kończymy obiadkiem przy stole. Tak, ale że no do tego czasu przez większość filmów oni mieli w ogóle wspólnych scen, a... No, to jest, ich relacja jest według mnie jedną z ważniejszych rzeczy w tym filmie w ogóle. No, to wrócimy do tego cameo. Myślę, że tak, już chyba ostatnia rzecz, której trzeba wspomnieć. Tak, pojawia się pewne cameo pewnego członka ligi. Jest ono okropne. I to pokazuje to, że no, nie mieliśmy dobrej podbudówki, nie wiem czego, żeby to tak... Bo na przykład w Marvelu to działało, na przykład w Ant-Manie pojawił się Falcon czy coś, ale tak tutaj jakoś było to dziwnie wpisane. Ja po prostu nie wiem, co powiedzieć, bo to mnie zamroziło, jak ja to zobaczyłam po prostu. Miałam takie, nie, proszę. Znaczy wybiło, tak. Idźmy dalej. Pojawił się motyw muzyczny tej postaci, ale tak samo jej pojawienie się tak trochę bez sensu, ładu, składu, plus jakoś tak drętwo tam wyszło, miało być epicko i wow, ta postać się pojawia. Tak, jeszcze ta postać zrobiła tak zwaną Deus Ex Machinę, czyli po prostu to było uratowała takie całą sytuację. I sobie poszła. To było takie, gdybyśmy znali tylko kogoś, kto umie coś. I nagle wchodzi muzyka i pojawia się ta postać. Tak. Bo tak, scenariusz tego potrzebował. Myślałem, że to były... Powiem tak, nawet można byłoby to lepiej przepisać, nie? Ta postać pojawia się jeszcze w trakcie, powiedzmy, walki finałowej czy coś tam, żeby pomóc. Bo finał, no, tu jest strasznie na dużą skalę, więc to na pewno było słychać gdzieś w wiadomościach czy coś poza Filadelfią. Więc by doszło też i do ligi. Więc tak mogłoby pojawić się trochę wcześniej i wtedy to byłoby jakoś wyjaśnione, że ona byłaby w tym miejscu, gdzie była nam potrzebna. No, już bardziej. A tutaj przychodzi sobie, bo takie naprawdę chamskie cameo, taki najgorszym możliwym stylu, jak można zrobić cameo, tutaj jest. Tak, na szybko dopisaliśmy, jak można lepiej wprowadzić postać jakąś. Dobra, i jeszcze ostatnia rzecz, powiedzmy o kilku easter eggach, które dało nam się wyłapać, albo takich nawiązań komiksowych, bo... Które wydaje mi się, że były, ale wydaje mi się, że jak właśnie harpie atakowało miasteczko, że jedna z harpi porwała reżysera, to był David... Sandberg. Tak, wydaje mi się, że ona porwała go, ale nie jestem pewien. Musiałem sobie później wyjdzie robić stopklatkę. A innym easter eggiem było, że jedna postać nazwała naszego Shazama, bo tak jak w pierwszym filmie, tak i tutaj, oni cały czas wymyślają ksywkę dla Shazama, bo nie wiedzą, jakie masz imię superbohaterskie. I właśnie ktoś go nazwał jego imieniem pierwszym superbohaterskim, czyli Kapitan Marvel, bo Shazam był pierwszym Kapitanem Marvelem komiksowym, nie ta Kapitan Marvel Marvelowa. Marvel ukradł. Tak, Marvel później ukradł i tam później jakieś oprawy autorskie do nazwy czy coś, tam musieli zmienić na Shazam. No, to ktoś nazwał Shazama Kapitanem Marvelem i ta osoba miała nawet koszulkę jak Billy komiksowy, taką czerwoną z żółtym wstawką. I wydaje mi się, że to mógł być też aktor, który grał kiedyś Shazama, ale tego pewności nie wiem, bo to mówiła dość starszy pan, który właśnie tak jakoś przypominał tych aktorów starszych. Bo chyba w latach 60. był Shazam już kolorowy, jakieś tam jego wersja w kinie czy w telewizji. Mhm, tak, jeżeli udało mi się to wyłapać, to możecie potwierdzić, zaprzeczyć, jak uważacie. My spróbujemy też do tego dojść. Jeśli chodzi o nawiązania, to koszulki Billego i Freddiego. U Freddiego pod koniec mi się tak rzuciła koszulkę, że miał lecącego nietoperza i czerwonego ptaka obok. No, widać... Batman i Robin. No. To tak fajnie wyglądało. Widać taki droździk czerwony i nietoperz. Gdzie tutaj też miał chyba lekko strój zarysowany, superbohaterski, więc koszulki Freddiego w tym filmie też robią robotę. Mhm. Coś jeszcze mi mówiłeś, że jeszcze coś wyłapałeś? Jeszcze jak mówimy o reżyserze. To pan Sandberg wywodzi się trochę od horrorowych elementów. Więc tak jak w pierwszej scenie, w pierwszym filmie mieliśmy scenę w sali konferencyjnej, gdzie mieliśmy te elementy, to tak tutaj już scena otwierająca w muzeum ma lekkie elementy horrorowe. Jak ci ludzie się wiją i tak dalej. Mamy później dym tak lekki. Oj, to było cudowne. Jeszcze mamy leleczkę. Easter egg. Jak jest właśnie nasz Zachary Levi, to jest też zwiastunek u tego terapeuty, to widzimy w tle Annabelle, czyli lalkę z filmu, który reżyserował właśnie Sandberg. Tak. Nie wiem, tak, ten easter egg. Ale był zwiastunek, więc zapomniałem. Dobra, więc podsumowując, to jest taki film według mnie 6/10, na który po prostu można pójść i jeżeli ktoś jest w stanie po prostu nie brać pod uwagę tego całego chaosu i tej infantylności, która się tam dzieje i takiego po prostu, nie wiem, miszmaszu i tej całej CGI papki, to można się naprawdę całkiem nieźle na tym bawić. I to jest taki film, który, nie wiem, gdzieś można sobie na przykład, jak już będzie na streamingu, nie wiem, włączyć do jakiegoś sprzątania czy zmywania naczyń, cokolwiek i on po prostu leci sobie w tle i tam czasem się zaśmiać z jakiegoś drugiego żartu. Ale czasami jak wejdą niektóre sekwencje, to będzie takie, że przestanie się robić daną czynność, więc... Tak, a potem dobra, sprawdzamy. Tak, to jest taki film, który niektóre ma lepsze sekwencje, niektóre mają gorsze. Jak już mówimy, to jeśli chodzi o ten rok, bawiłem się lepiej niż na Ant-Manie, Quantumanie. Ja też. Ja się bawiłam lepiej niż na 2 ostatnich Ant-Manach i lepiej niż na Black Adamie. Tak, to też mi się wydaje. I zastanawiam się, czy się bawiłam lepiej niż na Torze. Bo na Torze tam też coś... Mi się bardzo końcówka Tora nie podobała i ona mi tak mocno zniżyła cały odbiór tego seansu. A tutaj nie miałam czegoś takiego, że nagle takie cegło w głowę i po prostu... To jednak było czuć serduszko w tym filmie. Może to trochę było narzucone przez studia, żeby tak pójść bardziej właśnie... Familijne klimaty. Superhero właśnie bardziej niż familijnych, tak patrząc, bo pierwszy film jest bardziej taką familijną komedią. Tu wchodzą zagrożenia na skalę całego świata. Zwykle. Aż tak. Więc tak. Jak ktoś lubił 1, myślę, że powinien się też dobrze bawić na tej części. Dobra. Są 2 sceny po napisach. Tak. tak. Jeszcze pamiętamy, zostaje. Nie są one jakieś specjalnie dobre. Jak? Mi się 1 i 2 bardzo podobała. To taki... Tam mieliśmy cieszącego się Shazama mocami, a w drugiej części wraca... Cicho. Świetna postać. Ale właśnie, bo było mówione, albo nieważne, szybko. Wraca cudna postać, która robi później takie tupu. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia.